Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Grim Soul Dark Fantasy Survival. Jest to naprawdę super kozak gierka, którą się mega turbo jaram. Robimy kolejne dzisiaj mordeczki zadania. Jak widzicie, potrzebne będzie nam wbicie troszeczkę poziomu, ponieważ chciałbym zrobić dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, studnię. Ale studnia dopiero jest dostępna od 15 levela, więc nie wiem, czy nam to się uda. Ale na początku skupmy się nad innym zadaniem. Zróbmy ogródek. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, musimy dzisiaj zrobić ogródek, ponieważ jesteśmy mega głodni. W tym momencie się go nauczyłem, miałem punkty skilla do rozdania, okej. Teraz sobie skraftujmy szybciutko ogródeczek. Craft, pięknie. Dobra. Gdzie jest? A, tutaj, w tym miejscu jest ogródek. Mi się wydaje, że można ogródek postawić tutaj sobie, o, przed chatką. Dobra, i teraz weź Farel wszystkie nasionka. Inwentory, tak? Inwentory to jest tutaj, to możemy sobie odłożyć. Czekaj, dobrze mówię? Dobrze mówię. I zasadźmy sobie tutaj nasionka. Aha, dobra. Pora, to będzie pora, tutaj się sadzi porę. A ja myślałem, tak, dobrze, to jest lick, to chyba jest pora po angielsku. Dobra, nieważne, za godzinę nam się zrobi. Słuchaj, co z tym jeleniem? Nie mogę go zabić. I mnie tylko tak ziomeczek tutaj denerwuje. Okej. Weźmy ze sobą jakiegoś sworda. Mamy się czym leczyć. I ja bym dzisiaj wypróbował sobie tą oto miksturkę. A, nie mogę jej użyć. Myślałem, że będę mógł jej użyć. Szkoda. Tutaj za to możemy użyć. Better as monk life. No dobra. Odłóżmy również tutaj kratkę. I powiem wam tak, wariaty. Ciśniemy. Normalnie, tylko zrobimy sobie jeszcze siekierkę jakąś. No i pickaxe'a, ponieważ pójdziemy sobie zwiedzić po raz pierwszy inne strefy. Nie wiem, co się na nich znajduje i jakie jednostki możemy spotkać. Dobra, jest wilk. Skóra. Super. Ale tego jelenia bym jakoś jeszcze troszeczkę ugodził. Dobra, nie da się jednak. Wychodzimy za strefę. Mamy tam chyba około 50 jeszcze energii, czyli damy radę coś dzisiaj tutaj załatwić. Ogólnie chciałem dzisiaj przeglądnąć, jak wygląda ta cała mapa. Jak widzicie, tutaj mamy jakieś strefy kamienne. Stone Foothills. Tutaj również. I tutaj jest dwuczaszkowa. Mamy dwie jednoczaszkowe i jedną trzyczaszkową. Tam już z pewnością będą super turbo mocne jednostki. Tu mamy Blind Monka, ślepego mnicha. Chatka ślepego mnicha. Jak widzicie, dalej jest jakaś wieża, ale tutaj oczywiście potrzebujemy konia, żeby dojechać. I jest dużo stref stworzonych. Mam nadzieję, że ten koń z pewnością działa, tak jak motor w Blazdeju, ponieważ bym był mega zadowolony, jeżeli ta gra była tak po prostu dopracowana. Tutaj widzimy, jeszcze mamy strefy Pine Grove. Tutaj jakaś jedna czaszkowa. I wszystko, jak widzicie, jest otoczone wielkim murem. Dobra. Nie wiem, moi drodzy, co dzisiaj zrobić. Czy pójść po prostu sobie tak. Mamy 49 energii. Tu za 16 byśmy stracili. I później stąd byśmy z pewnością dali radę dojść do ślepego monka. Czyli tak zrobimy. Okej, run. Strefa jednoczaszkowo z pewnością będzie bardzo, bardzo łatwa. Tak samo jak w Blazdeju, kilka jednostek. Ale mam nadzieję, że nadrobimy dużo drzewa. No i kamienia. Dobra, sprawdźmy. Zacznijmy od skradania. Leaper. Pięknie, jak na hita pada, to jestem mega zadowolony. Pięknie, jeszcze szmatki z niego spadają. Jest kolejny. Patrz, jakiś gościu jeszcze. Dobra. Dobra. 12 drzewa, super. Kratka, super, siekierki. No, po prostu equip. Zamieniłem sobie jego torebkę na moją. Super. Pierwsza strefa, od razu starcie z jakimś gościem. Tutaj leży podhaczony. Jak widzimy. Nie, jest worek, po prostu worek. Dobra, ale zaatakujmy sobie tego Leapera.
otwórzmy pierwszy woreczek, może coś ciekawego spadnie. No, nasionka, wiosło, na razie będę szedł w bronię. Nasionka zawsze można sobie podnieść po prostu z innych jednostek, co nie? Dobra, ciekawe jak wygląda taki lepszy leaper, jak coś typu jak Fast Biter. Co to wyskoczyło? Że co ja jestem? Dobra. Wolf? Accept your fate. Dobra. Lecimy dalej. Diamond, to jest chyba ten lepszy. O, stary niedźwiedź! Bracie, co tu się dzieje? Leaper! A to taki zwolniony leaper, dobra. Powiem wam tak, użyjemy sobie beczuszki. I ta beczka nas leczy po 12. Nie ma tak, że od razu nam uleczy całe życie. Spoko. Aczkolwiek nie spoko. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Mamy kolejnego scrolla, otwórzmy sobie. 2 na 9. Musimy po prostu zbierać te scrolle. Dobra. Random selection mamy 2 na 2. I ten wyżej mamy 2 na 9. Dobra. Ok, cofnijmy sobie. Po prostu jakaś historia będzie do czytania, jak wszystkie zbierzemy scrolle i liny. Możemy wziąć również liny. Co my tutaj mamy? Kolejnego. A to leaper, no to nalajcie. Jakiś nagrobek jest, z tego co widzę. Na dole. Patrzcie, jest nagrobek, ale jest bardzo dużo jednostek wokół niego. O kurde. No nie wiem, tu może być ciężko. Tu już może być ciężko. Zniszczyli mi, kurczę, spodnie. Ale jakaś jednostka do mnie zmierza. Kolejna. Dobra. Kolejna. Patrz, gościu z pochodnią. Firefox. Atakuj. Dobra, uwaliłem Firefoxa. Napij się teraz szybko baryłki, mordo. Rękawice jeszcze mam lepsze na chwilę obecną. To pozawijam wszystko. To również zjemy. Nie, weźmiemy sobie tym razem rękawiczki, bo musimy mieć jakąś broń. Jakąś rzecz, która będzie nam dawała defensa. Okej, okay. Piąty poziom wbiliśmy. Mamy beczkę, którą możemy użyć. Mamy troszeczkę metalu. Flaska nie chcemy. Siekierę odłóżmy, weźmy beczkę weźmy, bo to się nam bardziej przyda. Zróbmy na chwilę obecną tak. Ty, ale one się drą. Dobra, niedźwiedź, giń. Kurde, broń mi się skończyła. Jeszcze jeden atak i mi się kończy broń. Szkoda, to przełóżmy sobie tak. O, to będzie najlepsze rozwiązanie. Mace'a do tego. Aha, z tamtego nic nie wypadło. Dobra, kolejny leaper. Leży. I co my tutaj mamy? Będzie jeszcze jakaś skrzyneczka. Dobra, leaper. Dobra, są tylko ory do wykopania. Tak o, słuchajcie moi drodzy, skoro tak to wygląda wszystko. Sprawdźmy jeszcze tylko tutaj dolny biom. Czy coś się znajduje ciekawego? To chyba by było na tyle, skoro zielona strefa taka słabsza. Ale jeszcze sobie troszeczkę expa z chęcią zawinę. O, cyk, cyk, dziękuję. Tam z niego coś wypadło, nie podniosłem. Cofnijmy się. Nasionka. No to słabo. Tutaj coś jest. Worek. Otwierałem ten worek? Tak, ten worek również otwierałem. Tutaj co z tego lipera spadło? Również nasionka. Z tego? Oponenta? Aha, woreczek. Dobra, to było na tyle. Ja sobie jeszcze tutaj kliknę auto. Niech mi on porąbie drzewa. I udajemy się do ślepego mąka. No to czyli za chwilkę. Wychodzimy. Wow, event, crow cycle, dobra, pokaż w którym miejscu. Teraz w tym miejscu się znajduje coś takiego. I powiem wam tak, moi drodzy. Nie wiem jak zaryzykować, czy po prostu udać się teraz tutaj do tych kruków za 15. A do chaty za ile mam? Za 27, czyli i tak muszę się udać bezpośrednio do tych kruków. Zobaczymy. Aj, nie to, to nie ta chata, ja myślałem, że tu mam chatę. I za ile mogę wrócić?
również będę mógł wrócić od razu do HT za 18. Okej, mogłem pierw wrócić na HT, odłożyć rzeczy i pójść na kruki, nie? Dobra, trudno. Coś mi się wydaje, że to taki... Wow! Z takim jeszcze nie walczyłem. Coś mi się wydaje, że to jest typu airdrop. Coś mi się wydaje, że to jest typu airdrop, dlatego sobie to będziemy na spokojnie robić. Omijać będziemy te wszelkie jednostki wrogie. Tutaj mamy jakiś nagrobek. Inventory is full. To co ja mogę nagrobki podnosić? Jak inventory is full, to zjedz to wszystko, mordo, i kopiemy. Limestone. Aha, no dobra. Tak to po prostu rozwiązali, że kamień, dobra, kamienia na chwilę nie potrzebuję. To sobie wywalmy. Tutaj się zakradnijmy. Dobra. Jest ok. Kolejny gościu, patrzcie ile jest tych jednostek. Ja pierniczę, przecież to jest chwila, moment i można się tutaj wyłożyć łatwo. Mamy widły, 25 ataku, super, co to jest? 12 ataku, no to już jest tak słabiej. Stone bloków ile? Chłopie, chłopie. Equip, tą rękawiczkę, no musimy niestety. Wow, 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 wow. Leaper, uspokój się. Rękawiczkę musimy niestety odłożyć, czy jeszcze ją ponosić? Kurczę, mam takie dylematy, mówię wam, mordeczki. Zrobimy tak. Idzie teraz się udać na spokojnie, żeby mnie nie zobaczyli, bo naprawdę ich jest tutaj za dużo. Ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie jakaś fajna, jedna większa skrzynka. To jest typu fast biter. To jest typu fast biter jednostka. Taka troszeczkę silniejsza. Dobra, idźmy tędy. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś będzie skrzynka na tej strefie. Nie po to tutaj szedłem, żeby otworzyć tylko jednego trupa. Bez żartów, proszę państwa. Leć coś na mnie. Kurde. O, ja pierniczę, gościu. Od razu baryłkę piję. Ale będziemy mieli itemki kozackie, dawaj. Itemy. Dobra, mam lepszą. Ale miecza to miał przegiętego, chyba co? No, to jest Mieczysław, chłopie. Pokaż ile ma ataku. 30, no może być, może być. Myślałem, że będzie troszeczkę lepszy. Tarczę można mieć, jak widzicie. Nie wiem co z tą zbroją. Ile te buty mają? 10. A te co mam na sobie? 6. To chyba te z 10 weźmiemy. Muzyka coś nam ucichła w tej gierce. Powiem wam tak. No nic ciekawego tutaj nie ma. Jestem... O, ja pierniczę, jaki wilk. Ściekły wilk, czyli ta zaraza, która tutaj jest, po prostu wszystko opętała, nawet zwierzęta. No ładnie, ładnie. Zobaczmy teraz tak, tutaj w dół. I tą jednostkę sobie podhaczmy, jak to niedźwiedź jest. Ja to sobie bym zrobił wszystko na skradaka. Dobra, zjadam wszystko. Na bieżąco zjadam wszystko, bo trzeba cały czas się leczyć. O kurde. No to troszeczkę tutaj przegiąłem. Wolf. Dobrze, z wolfa spadnie chociaż steak. Tak jest, jest, mamy steaka. Tutaj na skradaka zrobimy. Jest jakaś skrzynka, lewy górny róg. Tylko czy ja jej nie otwierałem jeszcze? Dobra. Tą jednostkę możemy jeszcze podhaczyć, bo ona wtedy będzie... O! Na hita padać. Właśnie, o to chodzi. Nie no, ja byłem tutaj. Naprawdę to tylko o to chodziło w tym queście? Bo to jest aż niemożliwe. Nie chcę mi się w to wierzyć. Zaraz te nagrobki pokopiemy. Wow! To ten większy. Rozebrał mnie. Kurczę, szkoda. Szkoda, że mnie rozebrał, bo już nie mamy defensa, ale zaraz się wrócę do tamtej... Zaraz się wrócę do tamtych zwłok, mordo. I weźmiemy stamtąd kolczugę, która jeszcze została. Ale... Chyba nam się uda, wiecie co, podhaczyć całą strefę. I będzie well done. Troszeczkę expa. Buty. Zbroja. No i okej. No i okej. Siekierkę możemy odłożyć i porąbiemy sobie teraz te... Porąbiemy. Poniszczymy sobie te nagrobki. Może tu chodzi właśnie o te nagrobki. Czy coś z nich ciekawego leci? Niedźwiedź wściekły i wilk. O kurczę, ale żem się wpakował, wam powiem.
Lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Aaaa! Tu było ciężko. Level up skoczył, super. Ale tu już było ciężkie starcie. Zjedz wszystko do końca. Nazbieramy sobie trochę tych skórek. Jest! Kolejne zwłoki. Nie, to te same. Dobra. To tylko o to tutaj chodziło w tym questie. No to wam powiem, że tak nie za ciekawe. Nie za ciekawie. No okej. I gdzie jest teraz ten nagrobek, który miałem wykopać? Tutaj? Inventory is full. A co ja w inventory mam, że jest pełne? Rękawiczki tu wsadzimy. Dobra. Dwa kamyczki. Czyli, moi drodzy, tylko tutaj o to chodziło. I nam nic ciekawego, że tak powiem, nie spadło z tego dropa. Leci jakaś jednostka. Co to jest? Die, die, die. You are dead. Nice. Fajnie to zrobili. Że jeszcze nasza jednostka oddaje. Wow, 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 wow. Widłami, widłami go, między oczy. Dobra. Że jeszcze nasza jednostka. No i powiem wam, mordeczki, że ładnie, żem się załatwił. Powiem wam, mordeczki, że ładnie, żem się załatwił. Straciliśmy wszystko, co mieliśmy dotychczas. No, nie jestem zadowolony. Powiem wam, że nie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Ja się muszę jakoś pozbierać. Znaleźć znowu nowe itemki. A my widzimy się już w kolejnym odcinku Grim Soul Fantasy Survival. Trzymajcie się. Cześć! We'll be right back.